Witajcie drodzy widzowie, Areko 265, dzisiaj o 21. Premier League, Everton zmierzy się z Arsenalem, więc dlatego postanowiłem, że aspekt sportowy będzie nie inaczej jak dzisiaj właśnie z Premier League. Aspekt właśnie sportowy będzie Everton kontra Arsenal, przepraszam. I bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania i jedziemy. 21. Dajcie znać w komentarzach, jaki wynik obstawiacie między tymi zespołami, a ja się przygotowuję i jedziemy z tym tematem. Witamy Państwa ze słonecznego dziś Liverpoolu. Już za chwilę na Goodison Park mecz, na który wielu czekało od tygodni. Sprawdzimy, czy warto było czekać. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League. Everton zmierzy się z Arsenalem. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Zobaczmy, jak dziś wygląda skład Kopis. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczna obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika, to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Zobaczmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Kibicowanie Arsenalowi to droga przyjemność, bo bilety, a szczególnie karnety na Emirates osiągają kosmiczne ceny. No ale w zamian dostajemy wspaniałe przeżycia. Tak, dla kanonierów styl wygrywania jest równie ważny co wynik. Filozofia gry zaszczepiona tu przez Arsena Wengera wciąż jest żywa, choć czasami wyniki odbiegają od ideału. Traci tę piłkę bez falu. Szlak. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Jest. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Arsenal rozgrywa akcję blisko linii bocznej boiska. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Czy będzie remis? Pudło teraz. Mógł zrobić z piłką co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Odzyskują teraz piłkę. To był prawdziwy popis. Uwaga, wychodzi sam na sam. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Thank you.
skutecznie odebranie piłki. No i nie udało mu się zatrzymać rywala. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Teraz przed szansą. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Ma teraz dobrą okazję. Szlak. Interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Poradził sobie z przeciwnikiem. Ależ to zblokował. Odbita piłka. Nie ma bramki. No. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Czy do końca bez faulu? To bym nie powiedział. Jest okazja. Są to lewy. Można wyprowadzić kontrę. A teraz będzie dobra okazja. Pickford. Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. Odegaard w posiadaniu piłki. Piłka trafia w poprzeczkę. Ależ bramkarz ma szczęście. Czasem przy strzale... Halo, faul, dziękuję. ...szczęścia, niewielki uśmiech losu. Piłka jednak nie chciała trafić do siatki i dalej mamy jedną bramkę różnicy. Teraz naprawdę świetna piłka. Pierre-Emerick Aubameyang. Doskonale dziś Arsenalowi udaje się długie utrzymywanie się przy piłce. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Kurde. Bramka! Gol dla Arsenalu! Dobra, nie ma, mam remis, ale zaraz się to odwróci. Bo... Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Szlak. Dobra, moment. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Czy będą zaraz prowadzić? Bi... Kuźba! Kacosa interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim... No dawaj, no na co czekasz ten bramkarz, co za... Szybką reakcję. Nie powiem... Dziad. Kalwaryjski. Podanie przyjmuje Aubameyang. Brawo, dobry opór, blisko własnej bramki. No nie! Szlak. Muszę pozmieniać po prostu, bo mnie nerwy biorą. Nie, ale może tak. Rondon wchodzisz. I Gomez do córę wejdą córę, bo mnie normalnie już. Aha, totalnie zagrał. Uwaga, uderza z dystansu! Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Wyszedł sam na sam, uwaga! Wciąż jest groźnie. Bramka! Jest! Znowu wychodzą na prowadzenie! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Przerwa. Za nami pierwsze 4 minuty. Jeszcze może trzecią zmianę przeprowadzę. Holgate, dobra. Bo Brandt White. Nie, o, jeszcze od razu przeprowadzimy trzecią zmianę. My wykorzystaliśmy już limit zmian, to będzie... Zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Dobra okazja na bramkę. Gol, proszę Państwa. To może być rozstrzygające dla ziemi. Mają już 2 bramki przewagi. Tak jest. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy.
Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. A więc mamy 3 do 1. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. To musi wejść! Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. No! A zatem jest sędzia! Tam powinieneś gwizdnąć, ty sędzio. Arsenal przesuwa ciężar gry pod bramkę rywali. Uderza na bramkę! Zablokowany ten strzał. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Co za błąd teraz! Stracił piłkę! Jak teraz rozegrają akcję? Ma sporo miejsca, czy dośrodkuje? Rzutka zbyt czytelna, obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Piłka ledwo się turlała, przejmuje ją bramkarz. Zastosowana korzyść, gra idzie dalej. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby po faulu. Fatalne wybicie bramkarza, prosto rywali. Gol, proszę Państwa! Oj, niepotrzebna strata! Oj, dobra, nieważne, idziemy. Wyciąga piłkę z siatki. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Popisowo teraz bramkarz. 100% sytuacji. Dobra, dawaj, no bo miesz tak. Trafi. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Dobra. I akcja zastopowana. No nie. Tak się powinno stopować ataki. Ja. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Nie, no nie, to, nie, to musimy strzelić, no, odebrać piłkę przede wszystkim. No i nie radzi sobie bramkarz. Dobra, złoty gol chyba będzie potrzebny. Nie, dobra, robimy dogrywkę. Później w dobrej dyspozycji. Z ręką na sercu, słabe było to wykonanie rocznego. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Dobra sytuacja, można... O, idziemy. O, to jest... Muszą szybko wracać do obrony. Jest. Jest, dobra, 4-3. Teraz utrzymasz to... Dajcie znać, jaki wynik wy wstawiacie. Może tak być, że będzie faktycznie 4-3. Dobra, nieważne, po prostu już cieszę się, że wygrywał. O, tuż to dwie. Teraz jeszcze poprawić jedną bramkę. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Nieraz tak się zdarzy, że się... Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniamy sytuację. Taka Z z piłką teraz. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Uwaga, za chwilę może być remis. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Lacazette! Kapitalna interwencja. Uratował zespół przed stratą gola. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Na co? Centra w pole karne. Łatwo łapie ten centrę. Źle bity ruch.
Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Czy Lacazette skorzysta z okazji? No, to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. Jest, jest, jest. Wygrywamy po ciężkich męczarniach 4-3, ale przynajmniej wygrywamy. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Jutro usłyszymy się w Lidze Mistrzów. Mecz Realu Madryt z Interem Mediolan. Zaraz lecę przygotowywać to. Na dzisiaj to tyle. Łapki w górę, suby z dzwoneczkiem, komentarze są do waszej dyspozycji pod spodem. Także trzymajcie się, cześć. Jutro, jak już wspomniałem, Liga Mistrzów, faza grupowa, Inter, Real Madrid, Inter, bez zbędnego przedłużania. Dziękuję za uwagę. Łapki, suby z dzwoneczkiem, komentarze. Za złego to nie ja. Przepraszam, jakby jakieś emocje były niewłaściwe i przekleństwa. To wszystko przepraszam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa!